List do Kolosan w rozdziale 2, 17 wersecie mówi nam: wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Rzeczywistością jest Chrystus. Zacznijmy od tej drugiej części tego wersetu. W pierwszych naszych rozważaniach pokazaliśmy, sam Chrystus o tym mówi, że Tora jest zbiorem pism, które skupiają swoją uwagę na osobie Mesjasza, na Chrystusie. Teraz, czytając list do Kolosan, czytamy, iż rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Ma to podwójne przynajmniej znaczenie. Pierwsze znaczenie jest takie, że potwierdza nasze rozważania, właściwie nie nasze rozważania, ale rozważania nad Słowem Chrystusa, który sam o sobie powiedział, że jest centralną postacią Tory. Apostoł Paweł, pisząc do Kolosan, mówi tak: rzeczywistością jest Chrystus. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Kiedy czytamy Torę, to musimy mieć w głowie bardzo ważną informację. Biblia mówi nam, że rzeczywistością jest Chrystus. Patrzę na Słowo Boże i co widzę? Widzę owoc ust i myśli mojego Pana. Ale to mój Pan jest Bogiem tego Słowa. Mówi w sposób, który jest możliwy do zrozumienia dla ludzi, którzy mają to Słowo odczytać. Bóg nigdy nie mówił w jakichś niesamowitych zagadkach, zmuszając ludzi do tego, żeby poświęcili lata na studiowanie tego czy owego zasobu pisma, aby zrozumieć, co Bóg do nich mówi. Nie, Bóg mówi jasno. Dam przykład. Kiedy Chrystus służył na tym świecie, i kiedy mówił do Żydów, do swojego wybranego narodu, oni często nie rozumieli. Nie potrafili przyjąć tego słowa, nie umieli go przyjąć. I Chrystus zrobił coś niezwykłego. Zaczął używać, różnie to jest tłumaczone, podobieństw, obrazów, przypowieści. Ale zaczął używać tej formy nie po to, żeby utrudnić tym ludziom zrozumienie Słowa Bożego, ale po to, żeby ułatwić im zrozumienie Słowa Bożego. Powiedział to uczniom, którzy nie rozumieli, dlaczego on tak postępuje. Powiedział im: słuchajcie, ci ludzie są duchowo ślepi, duchowo głusi. Oni ani nie widzą, co się do nich mówi, ani nie słyszą, co się do nich mówi. Dlatego mówię do nich w podobieństwach. Więc Chrystus wychodził naprzeciw tym ludziom, aby ci ludzie jednak mogli mieć szansę na ratunek. I tak samo była Tora napisana. Bóg objawiał swoją wolę, tak. Ta wola była nieprzekraczalna, tak, oczywiście. Ale używał słów, zwrotów, określeń, obrazów, które były dostępne do zrozumienia dla tych ludzi. Natomiast rzeczywistością całego przesłania Bożego jest Chrystus. Chrystus to centralna postać Tory. Wszystko, co czytamy w Torze, musi się odnieść do Niego i musi w Nim znaleźć swoje spełnienie. Tak być musi. Inaczej nie ma to żadnego znaczenia. To, co oczywiście czytamy, bo tego nie rozumiemy. Taki mały przykład. List do Galacjan w 3 rozdziale, w 23 wersecie. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Nie wdając się dzisiaj, przynajmniej w tej chwili, w rozważania tamtego fragmentu Bożego Słowa, widzimy wyraźnie. Żydom został dany zakon, bezdyskusyjnie,
Ale zadaniem zakonu było odprowadzenie Żydów do Chrystusa, do Mesjasza. To było jego zadanie. Zakon był Bożą prawdą dla tych ludzi, ale rzeczywistością tego zakonu i rzeczywistością tego przesłania był Chrystus. Był Chrystus. Pozwólcie, że na tym dzisiaj poprzestaniemy, jeśli chodzi o te rozważania. Dojdziemy do nich. Tak więc, kończąc pierwszy element tego listu, rozważań znaczenia tego listu Pawła do Kolosan w drugim rozdziale, w 17 wersecie, tłumaczymy i konkludujemy. Rzeczywistością Tory, rzeczywistością życia, rzeczywistością istnienia, rzeczywistością stworzenia, rzeczywistością trwania jest Chrystus. I tylko Chrystus. Można jeszcze dodać, że w Nim wszystko zostało stworzone, dla Niego zostało stworzone. Można dodać, że w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, w Nim jesteśmy, co tylko potwierdza, że rzeczywistością jest Chrystus. Ale ten werset brzmi: wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Zanim odpowiemy na pytanie, co to jest wszystko, to najpierw przyjrzyjmy się tym cieniom. Ja myślę, że każdy z nas miał do czynienia z cieniem. Wystarczy w jakiś letni, słoneczny dzień wyjść gdziekolwiek, gdzie słońce świeci, stanąć pod słońce, za nami się pojawia cień. Jeśli ktoś patrzy na cień, to wie, że jest coś na rzeczy, ale nie wie co. Nic nie wie o człowieku, który rzuca ten cień. Nic nie wie o kształcie tego człowieka. Może się domyślać, jakoś ogólnie domyślać. Ale nie jest w stanie określić jego wzrostu, nie jest w stanie określić jego płci, nie jest w stanie określić jego tuszy, jego wieku, wyglądu, to już na pewno nie. Jeśli więc mówimy, Biblia mówi o cieniach rzeczy przyszłych, to mówi, że w przeszłości były pewne rzeczy, które dopiero w przyszłości okazały swoje pełne światło i kiedy patrzymy przez to światło na te rzeczy przeszłe, to widzimy prawdę. A może nie tyle prawdę, ile widzimy pełnię prawdy. Bo przecież Bóg niczego kłamliwego nie zawarł w swoim prawie, w swojej torze. Widzimy pełnię prawdy. Powiem tak trochę żartobliwie. Żadna kobieta nie umówi się z cieniem. Jest zainteresowana tym, który rzuca cień. Więc nie możemy być przywiązani do cieni, ponieważ cienie niewiele nam mówią. One mówią tylko bardzo niewiele na temat prawdy. Tyle, ile trzeba. Tyle, ile w danym momencie było to konieczne. Ale nie mówią nam całej prawdy z różnych względów. Z różnych powodów nie mówią nam całej prawdy. A teraz odpowiedź na pytanie, co to jest to wszystko? Oczywiście werset 17 nie znalazł się tutaj tak nagle z kosmosu, ale jest pewnym zakończeniem pewnej myśli. No i przeczytajmy tę myśl, bo ona jest ważna. Od 10 wersetu możemy to przeczytać i myślę, że to wystarczy. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. On, czyli Chrystus, a więc prawdziwa rzeczywistość. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi.
Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, albo nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Mówiąc najkrócej, apostoł Paweł mówi, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy zbawieni, oczyszczeni. Wody chrztu są symbolem naszej śmierci i naszego pojednania się z Bogiem przez Chrystusa. Też w tych wodach chrztu zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Powstaliśmy z martwych. To się oczywiście stało symbolicznie, ale do chrztu weszliśmy jako ludzie, którzy umarli do starego życia. A chrzest jest potwierdzeniem tego naszego wyznania wiary. W nas, którzy umarli w grzechach i w nieobrzezanym ciele, razem z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. W Chrystusie zostały nam wszystkie grzechy odpuszczone. List obciążający nas został usunięty. List dłużny. My byliśmy dłużni wobec Boga z powodu grzechów, w których żyliśmy. Ten list ze swoimi grzechami zwracał się przeciwko nam. Bóg usunął go, przybił go do krzyża. W ten sposób wszystkie nadziemskie władze zostały rozbrojone. Wszystkie zwierzchności zostały rozbrojone. Wszystkie te diabelskie knowania, wszystkie diabelskie nadzieje na to, żeby pognębić człowieka, zostały wystawione na pokaz. Chrystus odniósł nad tym wszystkim triumf. Grzech nas oskarżał. Oskarżał nas z powodu zakonu, który Bóg zawarł w swojej torze. Ale Bóg w tej torze zapowiedział Mesjasza. Zapowiedział krwawą ofiarę na krzyżu. Zapowiedział, że te grzechy zostaną nam przebaczone przez wiarę. Bóg też powiedział, że diabeł, który przyczynił się do tego, zostanie starty w pył. I Chrystus, zwyciężając na krzyżu, wystawił na pośmiewisko wszystkie diabelskie plany. Właściwie można powiedzieć, że te wszystkie istoty, upadłe istoty duchowe, zostały pozbawione jakiejkolwiek broni. Zostały pozbawione atutów, aby oskarżać wierzących. Nie mają nic. Mogą z wściekłością przychodzić i przeszkadzać, ale nic nie mogą zrobić. Nic nie mogą zrobić. Bo zwycięstwo Chrystusa na krzyżu jest pełne. Biblia mówi, że On również zwyciężył diabła na krzyżu. W wyniku wytrącenia diabłu, wytrącenia grzechowi wszelkich atutów, Paweł mówi, niech nikt was nie sądzi. Skoro Bóg was nie sądzi, to i wy nikogo nie sądźcie. Z powodu pokarmu, napoju, święta, nowiu księżyca bądź sabatu. Co to oznacza? To oznacza, że byli ludzie, są ludzie i będą ludzie, którzy będą mówili nie, nie, nie. Ale Tora mówi, że należy przestrzegać sabat, że należy nie jeść pewnych rzeczy. Pić nie należy pewnych rzeczy, ale mamy pewien problem, bo Tora nie naucza, że mamy przestrzegać nowie księżyca. Nie pasuje to do tego katalogu zupełnie. A nie możemy tego wyrzucić z naszej Biblii, bo no, jeżeli wyrzucimy jedno, to możemy wyrzucić następne. Czyli myśl jest taka, że ludzie, którzy część pochodziła z Żydów, część pochodziła z pogan, część była być może z tych Galacjan, którzy dali się zwieść i stali się judaizującymi, mówili Chrystus tak, ale trzeba jeszcze sabat, trzeba jeszcze ograniczenia żywnościowe, pokarmowe, trzeba pamiętać o tych świętach, tak ważnych dla nas, żyjemy pośród Greków, oni obchodzą nowie księżyca, co nam się stanie, jak razem z nimi będziemy to robili i tak dalej, i tak dalej.
A Paweł mówi, niech was nikt nie sądzi z tego powodu, że to robicie. Niech was nikt nie sądzi. Jeżeli ktoś chce, niech to robi. Ale już nikt nie ma prawa nikogo sądzić, bo w Chrystusie jesteście wolni. Ktoś powie, ale Tora tak mówi. Tak, Tora tak mówi. Ale czy Biblia nie mówi nam, że to były cienie rzeczywistości? No spójrzmy do Bożego Słowa. Biblia mówi, że wszystkie te rzeczy to były cienie przyszłości. To były cienie przyszłości. Dopiero z przyszłości, patrząc w przeszłość, o czym przekonamy się w następnym odcinku, zaczynamy rozumieć, dlaczego pewne rzeczy były nakazane, dlaczego pewne rzeczy były zakazane. Cienie przyszłości. Cienie przyszłości. Ja wiem, że w internecie pewnie mnie uważają za największego wroga sabatu, ale tak nie jest. Jeżeli ktoś chce go przestrzegać, pełen szacunek. Proszę bardzo. Ale z punktu widzenia Bożego Słowa to jest tylko cień przyszłości. Dlatego ja mówię, dlaczego mam cień przestrzegać, skoro mogę przestrzegać całą światłość? Dlaczego mam jeden dzień odpoczywać, skoro mogę odpoczywać non-stop? Bo takie jest światło, które pada na ten cień przyszłości. Pewne rzeczy pisano w Torze, ale Biblia mówi, że dopiero kiedy patrzymy w przyszłość, zaczynamy rozumieć, dlaczego one zostały zapisane. Można jeszcze przeczytać ten fragment inaczej. A mianowicie, spróbujmy, że jest tutaj napisane, niech was nikt nie sądzi z powodu sabatu, którego przestrzegacie. Po pierwsze, myśl jest karkołomna. Wielu ludzi w tym czasie przestrzegało sabat i nikogo to nie ruszało. Nikt nikogo nie sądził z powodu sabatu. Żydzi byli rozsiani po całym cesarstwie i wszyscy wiedzieli, że oni w sabat mają dzień wolny. Tak to kolokwialnie ocenimy. Dlatego gdyby ktoś przestrzegał sabat pośród chrześcijan, nikt by właściwie nie zwrócił na to uwagi. No proszę bardzo, no. Paweł był człowiekiem wolnym, dlatego dawał wolność w swoich pismach wszystkim, którzy byli ludźmi wierzącymi. Niektórzy mówią, że tu jest napisane, nie wiem jak to znajdują, że my jesteśmy wolni od prawa ceremonialnego, ale nie jesteśmy wolni od tego prawa, które zostało jasno zapisane chociażby w 10 przekazaniach. Ale tutaj tego nie ma. Oczywiście można sobie dopisać czy doczytać cokolwiek kto chce, ale nie ma tego tutaj. Tego tutaj nie ma. Wiecie dlaczego Tora jest miłością pastora? Dlatego, że jest Słowem Bożym, a nie ludzkim. Ja nie kocham słów ludzkich. Kocham ludzi, którzy piszą wspaniałe rzeczy, którzy napisali wspaniałe książki. Bardzo polecam na przykład Andrew Murraya i jego twórczość. Wspaniały człowiek. Ale kocham całym sercem Torę, bo jest Słowem Boga, a nie człowieka. Nie człowieka. Niech nikt mnie ani ciebie nie sądzi z tego powodu, że już nie podlegasz temu naciskowi, aby przestrzegać tego czy owego ze Starego Przymierza, z Tory, ponieważ światło Chrystusa oświetliło to słowo i dało pełne zrozumienie. To jest prawdziwa radość i prawdziwa wolność i prawdziwe zwycięstwo w Chrystusie. Rzeczywistością jest Chrystus. Jeszcze jeden fragment do tego tematu. Pochodzi on z listu do Hebrajczyków. Posłuchajcie. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi chodzą. Ktoś powie, tak, ofiar już nie składamy. Ale ten fragment nie mówi tylko o ofiarach.
Ten fragment mówi, że zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. A więc raz jeszcze dowiadujemy się, że kiedy Bóg nakazał napisać Torę, to w Torze zawarł pewien cień przyszłości. Możemy oczywiście zastanawiać się, dlaczego tak było. To nie jest istotne w tym momencie. Myślę, że to w końcu gdzieś tam wyjdzie w naszych rozważaniach wspólnych. Ale przyjmijmy do wiadomości fakt. Ja to jeszcze raz przeczytam, ponieważ być może ktoś pierwszy raz słyszy taki fragment Bożego Słowa. A przynajmniej niektórzy powinni go sobie dobrze zapamiętać. Albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr. Czyli można powiedzieć, że jakbyśmy powiedzieli w ten sposób, że zrobiliśmy zdjęcie, na którym jest cień i jest coś, czego nie widzimy, to zakon jest informacją o tym cieniu, a nie samym obrazem rzeczy. Obraz rzeczy to jest przyszłość, to jest Chrystus, to jest czas Nowego Przymierza. To jest Chrystus i czas Nowego Przymierza. Ale zakon jest ważny, bo zakon daje nam podstawy. Tora daje nam podstawy do zrozumienia pewnych rzeczy. Jeśli nie znamy alfabetu, niczego nie przeczytamy. Więc powinniśmy czytać Torę. I powinniśmy widzieć to Boże pragnienie, aby człowiek od początku swojego upadku jednak żył świętym życiem. Bóg nigdy nie zrezygnował z człowieka. To człowiek zrezygnował z Boga, ale Bóg nigdy nie zrezygnował z człowieka. To człowiek buntował się przeciwko Bogu. To człowiek budował wieżę, którą chciał dosięgnąć nieba. To Bóg litował się ciągle nad ludźmi, widząc ich złe serce i widząc ich nieustanny bunt. Dlatego mówił do nich w obrazach. Przepraszam, przedstawiając cień prawdziwego obrazu, bo nie byli w stanie zrozumieć obrazu właśnie. Tak jak Żydzi za czasów Jezusa nie byli w stanie znieść prawdy, musiał im Jezus mówić w podobieństwach. Nie ma w tym nic dziwnego. Raczej widzę w tym ogromną Bożą miłość i niesamowite Boże pragnienie, aby człowieka przyprowadzać pod krzyż swojego Zbawiciela, żeby go ratować. Tora jest prawdą o Bożej miłości, jest prawdą o Bożym ratunku, jest zapowiedzią tego ratunku, jest receptą na ten ratunek, przepraszam, i pokazuje też prawdę o Mesjaszu, który miał być Bożym ratunkiem, a którego my ludzie znienawidziliśmy.